Siema, z tej strony Agrolnik TV i dzisiaj lecimy sobie z orką. Tam co myślałam, że to był gnój, to tak naprawdę był tem MR. Także niezła pomyłka, wygląda tak samo w tym farmingu. Ale dzisiaj tak będzie ciekawie, bo będzie orka, pługiem dwójką. Także to takiej akcji to dawno nie było. Podmircia to nawet nie biorę, bo on tu się od razu zakopie. Chyba sobie od tego pola zaczniemy i zaczniemy sobie od środka. Orkę. Dobra, daję radę. Myślałem, że sobie będzie ciężko miała. A tu proszę, działa pięknie. Orka, czy jechał? Miniatureczka. No i lecimy. Mamy 12. Ja tu się tak nie śpieszę, bo to i tak mało do zrobienia. Dwa pola tylko, to wiecie. Tyle co nic praktycznie. Trochę kasy ubyło, bo też wydatki były poszczególne. Ale to też mniejsza. Już teraz tylko czekać, aż będzie wyższa cena. I sprzedajemy zboże. I teraz też planuję wstawić na YouTube'a pokazanie wszystkich moich maszyn z LEGO znowu. Bo sporo przybyło, także myślę, że jak pokażę wam, to nic się nie stanie przecież. Live'ów póki co też jeszcze nie będzie, bo światłowodu nie ma. Próbowałam bez światłowodu znowu. To ja nie wiem, myślałam, że komputer wybuchnie. Takie lagi były. Oczywiście lagi internetu, o to chodzi. Takie małe pole, że nawet orka będzie szybka. Możliwe, że nie będę cały odcinek orą. Zanudziłbym was. No ale polska akcja, polska. Unia, dwójka z tyłu. Już ile przeorałem. Ale szybko powinno pójść. Muszę zostawić łapkę w górę, bo ostatnich coraz mniej jest na moim kanale. Niby chcieliście LEGO Farmy, a tak mało łapek, że się płakać chce naprawdę. Dlatego polecam zostawić łapkę. A my tutaj ciśniemy, gazujemy 30. Ale przygazowałem. Ale jeszcze, się trzymają. Dobra, jeszcze jakoś idzie. Ostatnio w LEGO było sianie, a tutaj mamy oranie. Jak widzicie, o tam jeszcze jakiś ziemniak został. Ciekawe, ciekawe. A my sobie chyba zrobimy krótkie cięcie. Tak mi się wydaje, bo jeszcze jakoś jedną akcję planuję dzisiaj, resztę no nie wiem. Także robimy cięcie. Ło, słuchajcie, straż przyjechała, jakiś wypadek. Patrz, jakiś wypadek. Podejdziemy troszeczkę bliżej. Patrzcie, co się stało. Ja sobie poszedłem na chwilę do domku.
sobie na jakieś, nie wiem, herbatę wypić w ogóle. A tu patrzcie, taka rzecz. Fiat w rowie, ktoś tu jechał szybko. Tylko słyszałam, jaki bziup. Ej, kurde, tak ci się to stało, przyjechał straż. Chłop uciekł. Pewnie coś przemycał w swoim życiu. No i zobaczymy, jak to będzie. No ale jak widzicie, Fiat w rowie. Może jak wszyscy pojadą, go zarekwirujemy. 125p. To jest zwykły maluszek. Taki to kurde bestia. Ale ładno, straszno. Dobra, idziemy dalej robić. Dobra, słuchajcie, patrzcie, co się stało. Przyjechała ta policja. A jakiś korek zrobił. Już 3 samochody stoją. Ale akcja, no. Dawno takiej akcji tutaj nie było. Już trochę tutaj zaorany jest, jak widzicie. O, czwarty dojechał. Także już coraz więcej zaorany jest. Dzisiejszy odcinek też będzie krótki, nie będzie jakoś mega długi, także zaraz pewnie zakończymy. Miała być jeszcze jedna praca, ale... Ale jednak nie. 30 będzie musiała po co odpocząć. Paliwa jej będę musiał wlać. Chyba ma jeszcze paliwo. O, kasa przyszła, zaległa jeszcze 2000. Ale paliwo tak średnio. Co się dzieje? Jaki korek? Takiego korku dawno nie widziałem. Ostatnio jak w Lublinie byłem, to chyba. No, nieźle, nieźle. Ciekawe, czy ile oni jeszcze tam będą to robić, wszystko spisywać rzeczy i w ogóle. Zaraz to będzie cała droga w korku. No to nieźle, nieźle. Co tu się dzieje, to nie wiem. Dobrze, że ta straż, policja jest. Dobrze, że karetki nie było trzeba wzywać. Także myślę, że już będzie koniec odcinka, dlatego zostaw tą łapeczkę. Udostępnij. Bo niedługo będzie coraz więcej wszystkiego. Dlatego polecam ci zostawić łapkę w górę. No i chyba do następnego, no. Trzymaj to się i cześć. Pa, pa.